Zacieranie prawdy o grzechu i łasce sprawia, że Kościół staje się rozwodniony aż do likwidacji. Więc zaczyna nam się tu gdzieś wsączać w nasz Kościół w takie legitymizowanie skłonności popełnienia czynów moralnie złych, takich jak na przykład rozwód, aborcja, ponowne małżeństwo, pozostawienie w tych sytuacjach, które one rodzą, takich jak kohabitacja, konkubina. Ale przecież tak większość robi. Zadam wam pytanie. Jeśli w jakimś mieszkańcu, w jakimś mieście, miasteczku mieszka 100 mieszkańców, 99 jest złodziejami, czy to znaczy, że setny ma kraść? Nie. Nie. Więc jeśli w jakimś miasteczku jest 99 konkubentów, czy znaczy, że setny ma również zostawić swoją żonę albo męża? Nie. Więc nawet jeśli większość świata już rozpłynniła się, rozwodniła, czy to znaczy, że mamy zmienić prawdę objawioną, że cudzołóstwo jest grzechem? No nie. I teraz nie mogę wam powiedzieć, wiecie co, cudzołóstwo dzisiaj nie jest grzechem. Bo mi się tak wydaje. Bo ja wydedukowałem, że większość ludzi jednak zdradza swoje żony, nie, albo mężów. No i co z tego, że większość? Prawda nie przestaje być. Dalej. Wsącza się nam też takie rozumienie miłosierdzia, które pozwala gwałcicielom żyć bezkarnie, a pomija się tragedię zgwałconych na przykład. Nie? Tymczasem Słowo Boże nazywa i cudzołóstwo, i nierząd, i gwałt grzechami i występkami. To nigdy nie minie. Jakaś niekatolicka myśl wdarła się do Kościoła katolickiego. Myśl, która postrzega mszę tylko jako jakiś bankiet, a komunię jako koktajl, a nie przede wszystkim jako ofiarę Chrystusa i wieczerzę pańską. Niektórzy zaproponują niebawem inną liturgię w łączności może ze wszystkimi protestantami. Uwaga! Tymczasem u protestantów nie ma sakramentu Eucharystii. Nie ma mszy. Nie ma żadnej łączności z ciałem Chrystusa, który mówił tak, rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Uwaga! Jeżeli nie będziecie spożywali, nie powiedział tego w cudzysłowie, ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krew Jego, krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zapewniam was, że nie był wtedy po trzech kielichach wina, kiedy to powiedział. Wiedział, co mówi, jest Bogiem, nigdy się nie myli. Ale dla większości niekatolików to nie ma istotnego znaczenia. To tylko metafora Jezusa. Tymczasem Jezus mówi tu wyraźnie o konieczności spożywania, a więc współuczestnictwa w Jego ciele, w Jego naturze. Przez Jego ludzką naturę mamy kontakt z Jego boską naturą, bo jak inaczej? Podobnie dla wielu niekatolików małżeństwo jest jedynie kontraktem, ludzkim aktem. Tam są rozwody, u nas nie ma. Dziwię się katoliczkom czy katolikom, którzy żenią się z ludźmi spoza Kościoła katolickiego. Jaką przyszłość liczą? Że co? No mogą sobie już być pewni, że na pewno dojdzie do rozwodu, jeśli nie do czegoś gorszego. To więc po co w ogóle to robić? I te przekonania starają się nam narzucić, wmówić, wkradając się do Kościoła katolickiego. Jakoś ich dziwnie ściąga ostatnio do kościołów katolickich. Tęsknią? Czy nas infekują? Pod pozorami różnych rekolekcji, uwielbień, nauczań, wreszcie mieszanych małżeństw coś nas chcą rozwodnić? Doszło do tego, że coraz częściej rozbrzmiewa zaraza przekonania, że mówić o grzechu i łasce to już jest nieaktualne, niepotrzebne. Uczy się jakiejś moralności subiektywnej. Rób ta, co chce ta. Jak uważasz, że to grzech, to się spowiada. Jak nie uważasz, to się nie spowiada. Można tak? Jeśli w jakimś miasteczku jest 99 złodziei, a ostatni nie kradnie, to ma kraść? Jak uważasz, tak jest? Nie. Jak Bóg uważa, tak jest. Tak samo o miłosierdziu. Nie można mówić o miłosierdziu, pomijając nawrócenie i pokutę. To się nie uda.
spychając spowiedź do rytuału zbędnego. Nie? Już na Zachodzie się nikt tam prawie nie spowiada. Dojdzie to do nas? To mi się podoba. Albo chrześcijaństwo zaczyna się głosić nawet jako filantropię, charytatywność, troskę ubogich. To nie jest najważniejsze. Ubogich zawsze macie u siebie, mówi Jezus.